gitar zespołu Daria Paszek-Megla i trener Robert Szałkowski. Koniec 2015 roku, remis 2-2, ale wczoraj, po wczorajszym meczu, wczoraj wypadł ten sparing dużo gorzej. Szczerze sądziłem, że dzisiejszy mecz będzie dla nas trudniejszy ze względu na rywala, bo rywal ten sam, ale jesteśmy teraz na bardzo ciężkiej siłowni, więc dziewczyny są bardzo odciężałe. Dzisiaj rano też właśnie tą siłownię mieliśmy, więc wypadło to całkiem pozytywnie. Drużyna rosyjska, no jak to Rosjanki, dobry blok, świetne warunki, także czasami nie wąchaliśmy nawet piłki w bloku, bo jechały na nas, nad nami górką. Ale dobrze, chwała dziewczyn, to jest tam szósty czy siódmy zespół Ligi Rosyjskiej na chwilę obecną, więc porównując to do naszej Orlen Ligi, jest na pewno liga mocniejsza. Także fajnie, że pograliśmy, fajnie, że dla nas w tak ciężkim momencie po serii porażek potrafiliśmy się podnieść i też na przewagi wygrać z tak dobrym przeciwnikiem. Remis na koniec roku, fajny akcent. Poprawiłyście grę dużo w porównaniu do wczorajszego przegranego 0-4. Tak, na pewno poznałyśmy tego przeciwnika. No troszeczkę inne założenia miałyśmy i no, każdy punkt tutaj u nas się liczy. Każdy wygrany set daje nam pewności siebie, dlatego no, potrzeba nam tych setów, potrzeba nam tych wygranych meczy. Mamy jeszcze dużo takich meczy kontrolnych w tym okresie świątecznym. Dlatego mam nadzieję, że pomału pójdzie to do przodu. W ostatnim czasie miałyście troszeczkę zawirowanie, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy. Pozbierałyście się już po tej zmianie? Znaczy się, wydaje mi się, że jesteśmy na tyle profesjonalnym zespołem, że to no jakby mamy tego świadomość, że taka jest kolej rzeczy. Jeżeli się przegrywa, no to gdzieś trzeba robić zmiany. No akurat tutaj tak wyszło, że to były na ławce trenerskiej. No czy się pozbierałyśmy, no tutaj u nas nie było jakichś bardzo dużych zmian, bo nikt nowy nie przyszedł. No, został z nami drugi trener, który teraz jest pierwszym. W zeszłym roku już też z nim pracowałyśmy, więc no, wiemy, jakie są jego metody pracy, dlatego tutaj jakichś radykalnych zmian nie było. Wiadomo, no, poznajemy się i uczymy się pewnych rzeczy od nowa, jakichś czysto takich taktycznych, ale póki co jest naprawdę fajnie. Thank you.